Państwu, ja chcę przygotować fragment pierwszego rozdziału z opowieści Agata Rasin i tajemnice salonu fryzjerskiego. Autorką tych opowieści jest Marion Barton. W miasteczku Irwin, w angielskim hrabstwie Cotswolds, panował tego dnia niebywały upał. Agata Rasin wjechała swoim klimatyzowanym autem na parking. Z trudem zebrała siły na to, żeby spotkać się z tą okropną zgodą panującą na zewnątrz. Zazwyczaj uważała, że straszenie efektem cieplarnianym to zwykłe bzdury wymyślone przez zgraje nawiedzonych ekologów. Lecz tego lata faktycznie działo się coś dziwnego. Po zaskakująco palnych sierpniowych dniach nocami przetaczały się niemal monsunowe burze. Lało jak w tropikach, a temperatura nie spadała poniżej 30 stopni. Do prawdy cholery można dostać, mruknęła Agata, że też właśnie dziś muszę iść do tego fryzjera. Nie miała jednak wyboru. Z odrazą zerknęła w lusterko. Jej włosy, zazwyczaj w kolorze głębokiego brązu, przedzielały teraz radośnie ogniście purpurowe pasełka. I pomyśleć, że to wszystko przez własną głupotę, fuknęła. Dzień wcześniej nie znalazła czasu na refleksję. Gdy tylko zobaczyła, że jej gęste, lśniące włosy, słuszny powód do dumy, bezczelnie wkradły się pasma ślizny, postanowiła, że musi działać natychmiast. Któż jednak mógł przypuszczać, że zachwalana przez sprzedawcę koloryzująca pukanka da tak piorunujący efekt? Ogniste płomienie na głowie nie poprawiały humoru Agacie Rasin, która i tak po właśnie ostatnio rozwikłanej zagadce kryminalnej optymizmem nie grzeszyła. Jednak niezmiennie uważała się za godną następczynię takich kultowych detektywów, jak choćby Hercules Poirot z kryminałów Agaty Christie. Po nieudanym eksperymencie fryzjerskim potrzebowała pomocy profesjonalisty. Idź do Johna, poradziła jej jak zawsze niezawodna żona pastora pani Lockspit.